Witam Was dzisiaj z deszczowego parku, gdzie w ramach cyklu Bajki Czytajki przeczytam Wam moją ulubioną książkę z dzieciństwa. Przyniosłam Anię z Zielonego Wzgórza i przeczytam Wam dzisiaj tylko jej fragment, opis, jak Ania przyjeżdża na Zielone Wzgórze, na miejsce, gdzie zamieszka. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Pani Cuthbert, powiedziała szeptem. To miejsce, przez które przejeżdżaliśmy. Ten biały tunel. Co to było? Chyba masz na myśli aleje, odrzekł Mateusz po chwili głębszego zastanowienia. To takie sobie ładne miejsce. Ładne? Ależ to słowo ładne wcale tu nie wystarczy. Podobnie zresztą jak i słowo piękne. Oba są zbyt słabe. To miejsce jest po prostu cudowne. Bezgranicznie cudowne. To pierwsza rzecz, jaką widziałam, której nie trzeba było ulepszać za pomocą wyobraźni. Ten widok sprawił mi tak ogromną radość. O tu, położyła rękę na sercu. Poczułam coś, jakby dziwne ukłucie, ale mimo wszystko było to przyjemne uczucie. Czy kiedykolwiek bolało Pana w ten sposób? No, jakoś nie bardzo sobie przypominam, bym kiedykolwiek coś takiego czuł. Mnie się to przytrafia dosyć często, ilekroć widzę coś królewsko pięknego. Tyle, że nie powinno się nazywać tego cudu aleją. Taka nazwa nic nie znaczy. Należało ją nazwać na przykład Białą Aleją Radości. Czy to nie lepsze, dużo piękniejsze określenie? Ilekroć nie podoba mi się nazwa jakiegoś miejsca lub czyjeś imię, wymyślam inne i tylko to zachowuję w pamięci. Inni ludzie mogą nazywać tę drogę po prostu aleją, ale ja zawsze będę ją pamiętać jako Białą Aleję Radości. Czy naprawdę została nam już tylko jedna mila do przejechania? Trochę mi smutno, bo ta przejażdżka jest taka przyjemna. Zawsze robi mi się smutno, gdy coś miłego się kończy. Co prawda zawsze można mieć nadzieję na coś jeszcze milszego, ale co do tego nigdy nie mam pewności. W dodatku częściej wydarzają się rzeczy, które na pewno milsze nie są. Takie jest przynajmniej moje doświadczenie, ale cieszę się na myśl, że zbliżamy się do domu. Widzi Pan, ja nigdy nie miałam prawdziwego domu, odkąd sięgam pamięcią. Znowu czuję to przyjemne uczucie w sercu na samą myśl o tym, że jadę do prawdziwego, najprawdziwszego domu. Czyż to nie jest wspaniałe? Jechali grzbietem wzgórza. Poniżej jezioro, które wyglądało nieomal jak rzeka, takie było długie i pełne zakoli. Oba jego brzegi spinał pośrodku most, który prowadził ku bursztynowym, piaszczystym wzgórzom, odgradzającym jezioro od granatowych wód zatoki. Powierzchnia jeziora mieniła się najpiękniejszymi i najsubtelniejszymi odcieniami fioletu, różu, eterycznych zieleni, tudzież milionem innych barw, dla których nikt nigdy dotąd nie wynalazł odpowiedniej nazwy. Powyżej linii mostu, wzdłuż brzegów, usadowiły się jodły i klony, które rzucały na ciemną, przezroczystą głębię swe rozedrgane cienie. Gdzieniegdzie dzika śliwa nachylała się nad taflą wody, podobna do biało odzianej dziewczyny wspinającej się na palce, aby przyjrzeć się swemu obliczu. Kiedy znaleźli się już na górze i minęli zakręt, Mateusz powiedział: jesteśmy już bardzo blisko domu. W oddali widać naszą farmę. Zielone wzgórze jest... Ojej, proszę nie mówić! Przerwała mu szybko dziewczynka, chwytając go przy tym za rękę i zamykając oczy tak, aby nie widzieć, jaki kierunek wskazała uniesiona dłoń. Proszę mi pozwolić zgadnąć. Jestem pewna, że sama odgadnę, który z domów to zielone wzgórze. Otworzyła oczy i rozejrzała się wokół. Znajdowali się na szczycie jednego z okolicznych wzniesień. Słońce zaszło już jakiś czas temu, ale krajobraz wciąż był dobrze widoczny w łagodnie ustępującej poświacie. Na zachodzie wystrzelała w górę ciemna iglica kościoła, wyraźnie odcinając się na tle złotawo-pomarańczowego nieba. Poniżej widać było niewielką kotlinę, a poza nią wznosił się długi, łagodny stok, na którym rozrzucone były niewielkie, dobrze utrzymane gospodarstwa. Dziewczynka niecierpliwie przesuwała wzrok od farmy do farmy, pełna nadziei i oczekiwania. W końcu jej spojrzenie padło na jedną z nich.
położoną po lewej stronie w znacznym oddaleniu od drogi. Farma ta, otoczona kwitnącymi drzewami, odcinała się bielą od mrocznego już o tej porze lasu. Ponad nią, na południowo-zachodnim krańcu czystego nieba, widoczna była wspaniała gwiazda, której kryształowy blask, niczym światło lampy, rozpraszał ciemności, niosąc w darze obietnicę i wskazując drogę. Czy to ta? Zapytała dziewczynka, wskazując na farmę Cuthbertów. Mateusz, uradowany, popędził kasztankę. No proszę, zgadłaś. Chyba pani Spencer musiała ci ją dokładnie opisać. Nie, wcale nie. Wszystko, co mi powiedziała, równie dobrze mogło się odnosić do każdej z innych farm. Naprawdę nie miałam pojęcia, jak ten mój dom wygląda, jednak gdy tylko go zobaczyłam, od razu wiedziałam, że to on. Och, wydaje mi się, że śnię. Moje ramię jest już chyba całkiem sine, bo bez przerwy musiałam się w nie szczypać. Ciągle nachodzi mi jakieś koszmarne przeczucie, że wszystko okaże się tylko snem, dlatego wciąż szczypałam się w ramię, żeby sprawdzić, czy to dzieje się naprawdę. Dopiero przed chwilą doszłam do wniosku, że bez względu na to, co się stanie, lepiej jest śnić tak długo, jak się da. Dlatego przestałam się szczypać. Ale na szczęście to nie sen i za chwilę będziemy już w domu. Jeśli spodobał Wam się fragment czytanej przeze mnie książki, gorąco Was zachęcam do przeczytania całej serii o Ani.